Cześć do nas z vlogu numer 3. Wybaczcie jeszcze za mały, lekki nieogar, ale jest godzina poranna, ale słuchajcie, jest dzisiaj troszeczkę do roboty, ponieważ dzisiaj jest Dzień Dziecka. Pewnie pomyślicie, halo, liaj, no ale dobra, ty już nie jesteś dzieckiem, a Kiri też nie jest dzieckiem. To halo, o co chodzi z dzieckiem? Nie, spokojnie, nie panikujcie, nic się nie dzieje, dziecka nie ma. Ale mamy jednego małego bobaszka w domu, którego przed chwilą mogliście słyszeć. I jest to... Kiara! Cześć! Co tam, matko, powiesz? Zaraz idziemy na jakiś spacerek, nie? Idziemy na spacer? Na spacer idziemy? Głos. Głos. Chcesz na spacer? Głos. Kotek! No? Powiedz dzień dziecka, nie? No jest. I... Dobra, poszło. Słuchaj. No. Masz tam wszystko przygotowane? O, plecak spakowałam, a co? Okay. Ona nie może się o niczym dowiedzieć, bo to ma być niespodzianka. Zobaczymy się później. Okej, okay, chyba się udało. Nic nie zauważyła, także zaraz tutaj lądujesz do torby aparaciku i lecimy. I na spacer. Dokładnie tak. Hello, hello. Welcome everybody. Idziemy sobie na mały piknik z okazji Dnia Dziecka. Dokładnie tak. I nasze dziecko właśnie tam sobie popierdziela i jeszcze nie wie, co ją dzisiaj czeka ogólnie tak naprawdę, bo ona myśli, że to jest zwykły spacerek. Ale to nie będzie zwykły spacerek. Pomysł myślę, że jest fajny i zasługuje na łapeczkę w górę, ponieważ tak sobie kminiliśmy, że skoro jest Dzień Dziecka, to no to wiecie, jeszcze dzieci nie mamy. Na razie to jest nasza sprawa prywatna, to się odpitolić. To jest nasze pierwsze takie, można by powiedzieć, dziecko, bo tak jakby nie patrzeć, to jest dziecko. Po jej, że tak powiem, wieku, nawet psim, to jest dalej dziecko. To oj, ile ona ma, może mieć? Ona ma 5-6 raczek, lat, nie? Raczek, czyli jakieś 5 lat. No, więc to jest jeszcze dzieciątko, małe dzieciątko, które pierwszy raz będzie mogło przeżyć Dzień Dziecka, więc postanowiliśmy coś takiego właśnie zorganizować. No i jest fajna teraz pogoda, jest bardzo wcześnie rano. Chciałam dodać, że też w miarę gdzieś rok temu wzięliśmy ją wtedy ze schroniska, więc w sumie wszystko fajnie się skrywa. To będzie połączenie troszeczkę z, można powiedzieć, prawie, że z urodzinami. Tak, no dokładnie. Na Dzień Dziecka prawie, będzie. Że... No w sumie tak, bo to gdzieś w czerwcu było, to nie? To było gdzieś tak. Czy w maju? Maj, czerwiec. Kurde, już teraz nawet nie pamiętam. Widzicie, jak ten czas leci, już rok minął praktycznie, jak ją mamy. A to człowiek nawet nie zauważył tego wszystkiego. Dobra, zobaczymy się troszeczkę później, bo mi ręka drętwieje. I... A, Kiarę wam ponagrywam trochę. Dam, dam, dam. Dzień dobry. Witam! Czy ty zawsze musisz mieć łeb w trawę wsadzony? Dzień dobry! Kiara! Kiara! Olewa mnie! Chodź do pani szybko! To jest kuźwa szogun, no! Ona nie da się nagrywać po prostu. Taka, nie widzisz mnie. Jestem tak szybka. Nie nagrasz. To tempo. Ta prędkość. A patyk, tak? Dobrze. Ale patyka nie daj już. No daj ten patyk. Ciebie dalej. Ona idzie pierwsza, tak? Ty jesteś drogowskaz, tak? Mów, gdzie mamy iść. Prowadź. Prowadź nas, wielki wodzu. Dzień dobry, co ja, Bubr z Bob, na łonie natury. Zaki się fokus na mnie zrobił, o tam Kiara kasnie. Kiara tam nie przeszkadza, bo ja vloguję teraz. Nie, zostaw mnie, swoże. Jesteś potwory, nie, zostaw. Ja tu muszę vlogować, żeby łapki w górę i subskrypcje były, także pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcje i tym podobne, because this is... Możesz przestać kaszleć, dziękuję, bo to musi być profesjonalny vlog, także jeszcze raz, łapeczka w górę, subskrypcja, tam się rozgładają, rozumiesz, a tam oni wszyscy biegają. Ja się obserwuję tutaj, ja tu będę szatował.
O, kurczę, oplułem mikrofon. Nieważne. W każdym razie, sobie tutaj patrzę, bo tutaj się rozkładają wszyscy. Normalnie, tak. O. Nie ma mrówek, ja to wszystko sprawdzałem normalnie swoim nosem i tutaj nic nie ma, także można elegancko sobie wszystko rozkładać. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Także ja się zamykam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za niecałą chwileczkę, momencik. Kiera już przyjęła sobie kocyk i ona tu już będzie siedzieć, tak? Czyli nie pozwolisz nam tutaj siąść, tak? Dzień dobry, to znowu ja. Nie wiem, co się przed chwilą stało, ale bubr przejął chyba mój aparat. Coś tam bawi. Tak, misiem. Kierunia, chodź, mamy dla ciebie prezent na Dzień Dziecka. Chodź. Robiony. Jakkolwiek ci tego na co dzień nie daję, ale proszę, siadł ładnie. Kiara, siadł ładnie, tak? Pięknie. Teraz ci wręczę, tylko zrobimy świeczkę. Zrobimy świeczkę, tam Marek nie pokazywać. Ma świeciuszkę taką. Wszystko takie. O. Mięsno z ulubionej karmy tort. Da, 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 da. Tak, 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Kiera! Tak! Jak że nie. Jesteś głodna? Dać jeść? Tak, dam jeść, dam, ale spokojnie, siadź. Głód. Pięknie, hop. No super, a leżeć? A leżeć? Masz. Możesz wziąć. Szale Lizanka już rozpracowuje torcik, mięsny torcik, dokładnie tak. A my się na razie z wami żegnamy i ewentualnie później coś tam jeszcze może pokażę, jak się będzie gdzieś tam bawiła, latała i w ogóle i różne takie inne rzeczy. Mam nadzieję, że ogólnie pomysł wam się podoba na coś takiego, bo już tak w sobie od jakiegoś czasu też była taka rozkmina, że kurde, Dzień Dziecka idzie, dziecka nie ma, no to tak... Kurde, to zrobimy Dzień Dziecka połączony z urodzinami, także no. No, to wyszło tak fajnie, także mam nadzieję, że przyjmiecie fajnie taki pomysł. I wam wszystkim oczywiście również życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, bo w sumie... Ja tak samo. Większość z was jest o wiele młodsza ode mnie, czy w sumie od nas i no tak na dobrą sprawę jesteście dla nas, co po niektórzy przynajmniej, dziećmi, jeżeli chodzi o wasz wiek. Także wszystkiego najlepszego. I wiecie, żulcie tam od rodziców dzisiaj wszystko co o tego, bo dzisiaj jest właśnie wasz dzień. Dzisiaj macie pełne prawo do tego, nie? Ale bądźcie mili dla rodziców. Co tam jest? Co tam jest? A, to Kiery zabawka. Kurde, myślałem, że tam coś zdechło, nie? To tak wygląda, jak jakiś kurwa królik czy coś. Juk się przestraszyłem, nie? Czekaj, ja pokażę, że to jest tylko zabawka. Bo się będą ludzie potem czepiać, to jest zabawka. To jest pluszak Kiery. Lecimy do wody! Ja bo kurde nie, bo nie wziąłem stroju kąpielowego, ale za to Kiara chyba z chęcią wam pokaże, czy wejdzie do wody, czy nie. Woda jej chyba naleciała. O mało bym nie zapomniał zaprosić na nasze Instagramy. Linkacze macie w sumie i w opisie, znaczy nie linkacze, tego nazwę macie w opisie, a tutaj gdzieś wam też się nazwy powinny wyświetlać i możecie followować. Szaleją. Szaleją te kobity. Jedna i druga. Kiera, testujemy aparat w hardkorowych warunkach. Nie. Chodź tu, chodź tu. Nie. Takie tempo. Nie. Co? Zadowolona. Ta, youtuber trochę pobiegał, nie? Dobra, słuchajcie, ogólnie tutaj już nie będę nic nagrywał. Już sobie posiedzimy na spokojnie. Kiara sobie jeszcze chwilę poszaleje i będziemy normalnie wracać. Potem może jeszcze ewentualnie coś nagram, ale jakbyśmy się nie widzieli, w razie jakbyśmy się nie widzieli, to łapeczka w górę, subskrypcja, komentarz i widzimy się w kolejnych vlogach. Ptaski pięknie śpiewają.
Co tam, Kiara? Zadowolona jesteś z dnia dziecka? Kiara? Zadowolona z dnia dziecka jesteś? Chyba tak. Poleciała. Szybciusieńko. No, także ewentualnie do później, albo do następnego odcinka. Hej!